I signed the papers for a lifelong lease. I rent the earth where I stand and the air I breathe. Then you forget that deal you made with God while busy finding yourself being young, being dumb and in love. It's all too easy and you're easily bored. Never once has it crossed your mind the life's too short. And there's a third person walking behind us, a tap on the back and it's there to remind us life is a blink of an eye till you are no more. So I stand back and I watch us fall as we break everything inside these hotel walls. Lost for rent and it called us out. So I hand back the keys, the doorman bows. They greet you welcome with roses and champagne. When you walk through the lobby, they'll know your name. But oh, beautiful things come with edges and thorns. And the body you borrowed is starting to look kind of worn. So I stand back and I watch us fall as we break everything inside these hotel walls. Lost for rent and it called us out. So I hand back the key as the doorman bows. We just creeps in the universe. I'll let that comfort me when I'm anxious. This life is beautifully ugly at times. Just creeps in the universe. I let that comfort me when I'm anxious. This life is beautifully ugly at times. But
Ta ukochana osoba jest mi dana na pewien czas, że powinienem zrobić wszystko, żeby osłodzić jej życie. Ile, moi drodzy, uniknęlibyśmy w ten sposób niepotrzebnych gniewów czy niepotrzebnych kłótni, czasami o byle co. Umieć szanować i kochać męża i żonę i cieszyć się z tego, że są razem, że jesteśmy razem. To jest niezwykła umiejętność życia. Natalio i Krzysztofie, wysłuchaliście Bożego Słowa i przypomnieliście sobie znaczenie ludzkiej miłości i małżeństwa. W imieniu Kościoła pytam was, jakie są wasze postanowienia. Czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński? Czy chcecie wytrwać w tym związku, w zdrowiu, w chorobie, w dobrej i złej doli, aż do końca życia? Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy? Prośmy Ducha Świętego, by uświęcił ten związek i dał narzeczonym łaskę wytrwania. Niech ich miłość, przez niego umocniona, stanie się znakiem miłości Chrystusa i Kościoła. Skoro zamierzacie zawrzeć sakramentalny związek małżeński, podajcie sobie teraz prawe dłonie. I wobec Boga i Kościoła powtarzajcie za mną słowa przysięgi małżeńskiej. Ja, Krzysztof, biorę ciebie, Natalio, za żonę i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy święci. Ja, Natalio, biorę ciebie, Krzysztofie, za męża i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy święci. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Małżeństwo przez was zawarte, ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Brawo, moi drodzy, mamy nową rodzinę. Niech dobry Bóg pobłogosławi te obrączki, które macie sobie wzajemnie nałożyć, jako znak miłości i wierności. Na znak zawartego małżeństwa nałóżcie sobie obrączki. Żono, przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Mężu, przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jeść w życie tak.